Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wszystko wygląda z tej strony inaczej. Mamy tylko 20 minut. Postaram się skupić na głównym temacie, czyli Webflow na skalę. Najpierw umówmy się, co to znaczy budować na skali. Moim zdaniem znaczy to, że buduje się dużo. Można zbudować dużo rzeczy w tym samym czasie. Możemy zaproponować więcej usług dla klienta, zbudować więcej stron jak z Webflow. Jak można to zrobić? Krok naprzód. Chcesz budować na skali? Musisz budować rzeczy szybko, dostarczać więcej. W idealnej sytuacji wykorzystując te same źródła. I trzeba polepszyć procesy. Znaleźć sposób albo zastosować triki, artefakty, które pozwolą Ci przyspieszyć proces, dostarczyć więcej, używając tych samych źródeł. Mam nadzieję, że już wiemy, co to znaczy budować na skali, ale pomówmy o Webflow. Webflow. Tu są jacyś webflowersi? Podnieście rękę. Ktoś, kto wie, co jest Webflow albo z niego korzysta. Mówimy dużo o Webflow, bo już wiemy, co to jest, albo generalnie możemy przeczytać sobie o tym w sieci. Myślę, że możemy się zgodzić co do jednej rzeczy. Poza tym, że Webflow jest platformą serwisową z dobrym managementem CNS, może być wykorzystane, żeby zbudować i deployować landing site, landing pages, katalogi produktu, portfolio dla freelancerów. Zanim pójdę dalej, jeszcze kilka słów na mój temat. Natalia powiedziała chwilę temu, jestem designerem produktu z Network Guru. Jestem też mentorem i wspieram No Code Practice. Staram się poprawić jakość projektów webflowowych. Pracuję z Webflow od ponad 5 lat. Jestem też mentorem, edukatorem. Nie ma jeszcze żadnych moich kursów online, ale to się zmieni. Dla kogo to jest? Tylko kilka słów. Wy zdecydujecie, czy to jest dla Was dobra przestrzeń, czy może chcecie iść do pokoju obok. Temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, ma wartość dla trzech różnych użytkowników. Można być deweloperem albo no-code deweloperem, pracować dla agencji albo software house'u. Jeżeli w takich firmach pracujecie, możecie mieć określone potrzeby. Chcecie zachować spójność standardów marki. Chcecie, żeby ktokolwiek z kolegów będzie pracował nad podobnym projektem. Chcecie, żeby każdy projekt wypuszczony przez firmę miał te same standardy. Druga rzecz, możecie chcieć ulepszyć frameworki albo cały workflow, żeby przyspieszyć i budować na skali. Trzecia potrzeba, żeby nauczyć się sztuczek i stworzyć artefakty, które pozwolą Wam dostarczać więcej projektów w tym samym czasie. Po drugie, możecie pracować dla firmy produktowej, która może pracuje nad projektami digitalnymi albo zwykłymi, na przykład producent samochodu. Jest tu dużo kampanii. Można co jakiś czas wypuścić jakąś nową funkcję, nowe produkty. Co jakiś czas mamy marketing, potrzebujecie landing page'u. Możecie potrzebować przeskoczyć pewne działania i skupić się na developmencie określonych landing page'ów. Chcecie stworzyć jakiś framework, artefakty, które pozwolą Wam szybciej te landing page'y startować.
Chcecie na pewno utrzymać spójność marki. Jeśli niezależnie od wielkości organizacji, w pracy będziecie mieli jakiś rodzaj brandingu. Będzie cały zestaw zasad, których będziecie chcieli się trzymać, tak aby każdy, kto obejrzy wasz landing page, miał to samo doświadczenie z tym związane. Dodatkowo będzie jedno źródło, które pozwoli upewnić się, że projekty są spójne, mają określoną strukturę, standardy i branding. Trzecia możliwość. Jakikolwiek rodzaj biznesu. Jeżeli ma stronę internetową, to chcecie móc ją skalować. Trzeba się upewnić, że można dodać nowe strony łatwo. Czasami ma to sens, żeby przekazać tą władzę działowi marketingu albo sprzedaży. Dużo pracy można zrobić od razu od ręki i potem po prostu przekazać stronę. A zespoły marketingowe będą dodawały nowe strony i tak dalej. Trzeba się również upewnić, że projekt będzie miał dobrą strukturę, dostępny, dobrze zorganizowany. Trzeba przemyśleć wszystko, o czym myślą deweloperzy, tworząc nowe strony. Jeżeli przygotowujecie projekt z właściwą strukturą, większość trudnej roboty już będzie zrobiona od razu. Mam tutaj trzy rozwiązania. Pewnie ogólnie słyszeliście o nich, więc przejdę przez nie bardzo szybko. Świetne artefakty, które pochodzą z Webflow albo można je stworzyć. Można mieć przewodnik redakcyjny, czyli Style Guide. Można użyć symboli albo komponentów, które znacie, jeśli pracujecie z designowymi systemami. Oraz template'y. To jest duży temat. Nie będę tutaj mówił o tych, które można po prostu kupić z marketplace'a albo gdziekolwiek indziej. Chodzi o szablony, template'y, które możecie zrobić sobie sami. Zacznijmy od przewodnika redakcyjnego, Style Guide. To jest strona, którą tworzy się na samym początku, pracując nad projektem. Pozwala, jest to miejsce, gdzie trzymasz wszystkie rzeczy dotyczące stylu, paragrafy, nagłówki i tak dalej. Można tam ustalić globalne klasy. Zaczynamy pracować nad projektem i jest jakiś zestaw styli, na przykład dla batonów, dla formularzy pionowych i poziomy go spacowania i tak dalej. Można przygotować kilka backgroundów albo swatchy, które można wykorzystać pracując potem nad projektem. Można podłączyć symbole, które może stworzymy i będziemy z nich korzystać w trakcie projektu. W jaki sposób pomaga nam ten Style Guide? Wszystkie elementy, które są w mojej prezentacji, każdy z nich to jest głęboki temat. Więc tutaj pójdziemy tylko po powierzchni, jak macie jakieś pytania, to po prostu pytajcie. W jaki sposób nam to pomaga? Jeżeli mamy klasy, które lądują na stronie Style Guide, macie pewność, że generalnie jakiekolwiek zmiany, które pojawią się w przyszłości, albo firma będzie robiła rebranding, możecie ich dokonać jednym ruchem na tej jednej stronie. Zamiast zmieniać kolor przycisku, wielkość fontów, można przejść do przewodnika redakcyjnego, zrobić wszystko tam i stworzyć projekt, wykorzystywać swój własny framework i projekt na pewno po zmianie w każdym miejscu na całej stronie zmieni się tak razem z tym. Style Guide pomaga również, żeby przekazać projekt innemu projektantowi.
Powiedzmy, że jesteście naukowym deweloperem, budujecie jakiś projekt, tworzycie ten StyleGuide i musicie przekazać ten projekt albo klientowi, albo innemu członkowi zespołu. Wtedy, jeżeli ten StyleGuide jest zrobiony, wskakują tam, rozumieją bardzo szybko, jak ten projekt ma wyglądać, mogą sprawdzić wszystkie elementy, których użyliście i się nie pogubią. Dodatkowa rzecz, moim zdaniem wspaniała. Można też przekształcić ten StyleGuide w wytyczne marki cyfrowej. To nie tylko zabiera informacje o projekcie, ale również na temat struktury, klasach, z których korzystaliście w projekcie. Można mieć również inne elementy dawnej marki. Wszystkie kolory, wszystkie informacje na temat typografii, hierarchii i opublikować tą stronę razem z publikiem. Więc wszyscy klienci waszego klienta, jeżeli będą potrzebowali coś wydrukować, na przykład materiały marketingowe, wchodzą na tą stronę i pobierają cokolwiek potrzebują. Symbole, komponenty. Tworzymy komponenty, które możemy wykorzystać, kiedy potrzebujemy i chcemy, żeby nasze projekty były launchowane szybciej. W workflow one nazywają się symbole. To są komponenty, które mają predefiniowane struktury, klasy, grupy elementów. Możemy mieć atomistyczne podejście i tworzyć inne symbole na różnych poziomach, które są zanestowane wewnątrz, jedne wewnątrz drugich. Można stworzyć symbol jakiejś sekcji i tam będzie nie tylko zawierał elementy sekcji, ale można tam dużo innych elementów wcisnąć, pudełko w pudełko w pudełko i przygotować strukturę, którą ty bądź koledzy wykorzystają za każdym razem, kiedy tworzą nową sekcję waszego projektu. Znaczy, mówiąc inaczej, można stworzyć symbol, będzie się nazywać struktura sekcji. Za każdym razem, kiedy wdrażamy tą sekcję, po prostu wrzucacie ten symbol i wszystkie struktury i wszystkie pudełka wewnątrz są takie same. Pozwala wam to utrzymać spójność struktury przez cały projekt. Symbolami może być wszystko. O samych symbolach mógłbym mówić tutaj przez kwadrans. Ale w jaki sposób nam pomagają? Kiedy zaczynacie tworzyć symbole w projekcie i macie już grupę symboli, drastycznie, dramatycznie poprawi to prędkość, z jaką budujecie stronę. Jeżeli macie 100 symboli, to tak jak układanie klocków w Lego. Wyciągacie je z nawigatora, rzucacie na Canva i robota zrobiona. Symbole pozwalają również non-developerom tworzyć nowe strony. Czyli w sytuacji, w której chcecie przekazać stronę na przykład marketerom albo sprzedawcom, możecie to zrobić. Tworzycie symbole i oni mogą tworzyć nowe strony bez zatrudniania następnych deweloperów. Symbole pozwalają też dokonywać zmian bardzo szybko. Podobnie je do strony StyleGuide. Wszystkie elementy, które są zawarte w symbolu, zwykle tam są również klasy elementów, zmieniasz jedną klasę, zmieniasz stylizację całego symbolu i wszystkie powiązane rzeczy na stronie się zmienią. Dobrym przykładem dla symboli są nawigacje czy footery. To jest coś, czego używacie na każdej stronie, w całym projekcie, więc wystarczy stworzyć jedną nawigację, zawinąć w symbol i wrzucić na całe strony. Za każdym razem, kiedy potrzebujecie nowego linka, coś zmienić, zmieniacie w tym jednym symbolu, a zostanie to zastosowane na wszystkich stronach. Szablony, template'y. Co to jest? Każdy projekt w Webflow można zmienić w template. To jest wielka rzecz.
Kiedy myślicie o poprawieniu swojego workflowu, poprawianiu frameworku, możecie nad czymś pracować wewnątrz, albo może być jakiś projekt komercyjny jako baza. Zaczynacie przygotowywać style guide, albo na Canva wrzucacie te elementy, których korzystacie najczęściej. Paragrafy, nagłówki, grupy elementów. Można stworzyć listę najczęściej zadawanych pytań. Można to zrobić na stronie Style Guide. Mamy ją gotową, a wtedy wychodzicie z projektu, zachowujecie go jako template i wykorzystujecie jako punkt startowy do każdego nowego projektu. Chyba sobie wyobrażacie, że inny członek zespołu zacznie nowy projekt, nie zacznie znowu od pustej kanwy, nie od pustego projektu, ale mogą wykorzystać waszą wcześniejszą pracę, wcześniej przygotowany projekt wewnątrz Style Guide'a i zacząć od tego momentu. Jak to jeszcze pomaga? Najprościej jest tak wystartować, kick-offować projekty. Kilka kroków przeskoczyć po prostu na początku każdego projektu. Powiedzmy, że chcecie wprowadzić nowe strony bardzo szybko. Chcecie stworzyć jeden landing page, zapisać jako template, a potem marketing może zmieniać sobie tam tylko obrazki, content i używać strony, która została przygotowana jeden raz. Te trzy różne elementy, style guide, symbole i template'y, pomoże wam to stworzyć własny framework. Tutaj jest kilka przykładów, jak można wykorzystać te elementy. Można stworzyć stronę style guide, zachować jako template i wykorzystywać jako punkt startowy projektu. Można zacząć od tego projektu, dodać symbole, zapisać jako osobny template, więc mamy już dwa template'y dla dwóch rodzajów projektu, w zależności od tego, co nam będzie potrzebne w konkretnym przypadku. Można stworzyć dodatkowy projekt z wszystkimi symbolami. Jeżeli macie system designerski, możecie dewelopować wszystkie elementy wewnątrz tego systemu, wrzucić do projektu, zapisać jako jeden template i zrobić recykling w zależności od tego, kiedy wam to będzie potrzebne. To są najważniejsze sposoby wykorzystania tych elementów. Czyli zbierzmy to wszystko razem. Tutaj oczywiście dotykamy tylko powierzchni. Nie ma na tyle czasu, żeby omówić wszystkie elementy w szczegółach. Godzina nawet nie wystarczyłaby, żeby omówić jeden z elementów. Ale szybko podsumując. Najpierw mamy Style Guide. Celem wykorzystania Style Guide'a to zachowanie wszystkich styli, żeby mogły być wykorzystane w całym projekcie i są zorganizowane w jednym miejscu. Jeśli trzeba zmienić cokolwiek w stylu, kolor, typografia, cokolwiek, można to zrobić z tego poziomu, z jednego miejsca. Symbole mogą być wykorzystywane jak klocki Lego. Pozwoli wam to utrzymać spójność struktury, jakie grupowania elementów i wykorzystywania ich w innych miejscach. Najlepszym wykorzystaniem symbolu jest wykorzystywanie ich tylko raz, tworzenie tylko raz i ciągły recykling. Templety pozwalają wam przeskoczyć tą męczącą pracę na początku. Można zacząć od drugiego, trzeciego kroku w projekcie. W zależności od tego, jak duże macie templety, możecie przeskoczyć do trzeciego, piątego, nawet dalszego kroku. Wykorzystując template'y, możecie dużo więcej dostarczyć w tym samym czasie. Myślę, że tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, bo to było tylko bardzo ogólne, tutaj są linki do mojego LinkedIn, do mojej osobistej strony i do NetGuru. Dziękuję wam bardzo.